Bogumiła Wander nie żyje. Kim jest jedyny syn legendy TVP? Bogumiła Wander, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej telewizji, zmarła w wieku 80 lat. Swoje życie poświęciła dziennikarstwu, jednak jej syn wybrał inną ścieżkę kariery, zdobywając uznanie w branży reklamowej. Kim jest Marek Żołędziowski? Bogumiła Wander była ikoną polskiego dziennikarstwa. Legenda TVP zmarła we wtorek 30 lipca bieżącego roku. Choć urodziła się w Kaliszu w rodzinie artystycznej i przez długi czas chciała związać swoje życie ze sztuką, to jednak los postanowił inaczej. Kiedy wzięła udział w konkursie na spikera w Łodzi, stało się jasne, że jej przeznaczeniem jest telewizja. Zwyciężyła w plebiscycie widzów na prezenterkę, pokonując 269 innych uczestników. Kilka lat później przeniosła się do Warszawy, gdzie szybko stała się jedną z najpopularniejszych twarzy telewizji polskiej. Bogumiła Wander nie żyje. Kim jest jedyny syn legendy TVP? Marek Żołędziowski urodził się w 1973 roku. Mężczyzna jest owocem pierwszego małżeństwa Bogumiły Wander ze Zbigniewem Żołędziowskim. Syn Bogumił Wander od młodych lat wykazywał zainteresowanie biznesem i marketingiem. Ta pasja zaowocowała założeniem jednej z czołowych agencji reklamowych w Polsce, PZL, która realizuje kampanie dla takich gigantów jak PKO BP, Coca-Cola czy T-Mobile. Marek Żołędziowski mimo swojego sukcesu zawodowego zawsze starał się zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jego skromność i niechęć do udzielania się w mediach są często podkreślane przez znajomych. Jego życie prywatne, choć trzymane z dala od fleszy, jest pełne ciekawych wątków. Syn Bogumiły Wander jest ojcem dwójki dzieci. Bogumiła Wander zawsze podkreślała bliską więź, która łączyła ją z synem. Marek był dla niej bardzo ważny, a ich relacja była pełna wzajemnego szacunku i miłości. Marek był zawsze dla mnie bardzo ważny. Długo nie mogłam odejść od męża, bo bałam się, że skrzywdzę w ten sposób mojego syna. Pamiętam, jak przyjechaliśmy do niej, do Kędzierzyna Koźla. Krzyś nienawidzi dymu, ja paliłam, ona paliła, więc siedziałyśmy w kuchni. Krzyś, jak przyjeżdżaliśmy do mamy, zakładał taką śmieszną piżamę w paski, zawsze na niego czekała i szedł spać, a my w tej kuchni gadu-gadu prawie do rana. Miałam więc bardzo dobrą relację z matką i ona liczyła na to, że jak najszybciej się pobierzemy, mówiła kilka lat temu w rozmowie z WP.